Jarosław Bieniuk tym zdjęciem uciął wszelkie spekulacje. Wyszło o Przybylskiej. Anna Przybylska zmarła 8 lat temu. Nie da się jednak ukryć, że jej śmierć wciąż wywołuje spore poruszenie. Aktorka odeszła 5 października 2014 roku, ale pamięć o niej wciąż jest kultywowana. Kilka razy pojawiły się informacje, że powstanie film poświęcony życiu aktorki. Mimo że zdjęcia na planie miały się już wielokrotnie rozpocząć, to produkcja wciąż była wstrzymywana. Tym razem nie ma już żadnych wątpliwości. Anna Przybylska odeszła w 2014 roku po wyczerpującej i nierównej walce z nowotworem trzustki. Jej śmierć była ogromnym ciosem przede wszystkim dla rodziny, ale jej odejście opłakiwały też setki fanów i przyjaciół z show biznesu. Aktorka miała zaledwie 36 lat. Osierociła wówczas trójkę dzieci i zostawiła zakochanego w niej Jarosława Bieniuka. Tragiczną diagnozę uzyskała w 2013 roku. To właśnie wtedy przeszła operację usunięcia guza trzustki. Była to bowiem nadzieja na wygranie z chorobą. Niestety rzeczywistość okazała się tragiczna. Nowotwór nie dał za wygraną, a Ania zmarła nieco rok później. Już w 2014 roku pojawiły się informacje, że powstanie film o jej życiu. Radosław Piwowarski nie ukrywał wówczas, że marzyła mu się taka produkcja. Znalazł się nawet producent. Powstawał scenariusz, ale rodzina nieoczekiwanie cofnęła zgodę na powstanie materiału. Plany o dokumencie jednak powróciły. Już kilka miesięcy temu Jarosław Bieniuk przyznał, że pojawił się pewien zamysł na film o jego byłej ukochanej. Wówczas wyjawił, że będzie to 4-odcinkowy serial dokumentalny. Były piłkarz nie wykluczał jednak, że w przyszłości powstanie pełnometrażowy film o jej życiu. Bieniuk pokazał kadr z planu. Bieniuk pokazał na Instagramie kulisy powstawania filmu. Zostaną ujęte w nim m.in. prywatne nagrania z życia Ani, a w projekt zaangażowała się cała rodzina i przyjaciele. Jarosław opublikował nawet na Instagramie kadr z prac nad filmem. Na zdjęciu widać rozstawione w salonie kamery i rodzinne pamiątki wiszące na ścianach. Bieniuk ograniczył się do krótkiego podpisu. Ania. Napisał. W komentarzach nie zabrakło również słów wsparcia od zatroskanych fanów. Pisali, że nie mogą doczekać się, aż w końcu dokument ujrzy światło dzienne. To może być naprawdę ciekawy, prawdziwy i pełen miłości film. Ale chyba nie dam rady obejrzeć. W przypadku pani Ani jest jak z rodziną, ciężko powstrzymać emocje. Nie wiem, czy chcę płakać i źle się czuć. Chyba nie dam rady obejrzeć tego filmu. Wielki szacunek dla was, że macie tyle siły, żeby wrócić do tych złych dni. Czekam na ten film. Cudownie, że nareszcie się doczekaliśmy. Ania była cudowną osobą. Czytamy w komentarzach. Premiera filmu odbędzie się w okolicach 8.
rocznicy śmierci Przybylskiej i zostanie wyemitowana na antenie Telewizji Polskiej. Będziecie oglądać.